Przyczyny powstania ruchu solidarnościowego w Polsce tkwią w nieudolności systemu komunistycznego, jego struktur polityczno-ekonomicznych, które w perspektywie dłuższego czasu okazały się zgubne dla rządzących. Do upadku gospodarczego w kraju doprowadziła demoralizacja władzy oraz nieudolność polityczno-ekonomiczna. Wszelkie ruchy demokratyczne w Polsce o poprawę warunków życia traktowane były jako zamach na ustrój i zwalczane były siłą. Po podwyżkach cen żywności w 1970 roku robotnicy z Gdańska wyszli na ulicę, gdzie po strajkach z milicją i wojskiem polała się krew. Byli też zabici i ranni. Gdy do władzy doszli Edward Gierek i generał Jaruzelski, zapowiedzieli oni ustępstwa polityczne oraz więcej demokracji zarówno w życiu politycznym, jak i społecznym. Państwa zachodnie uwierzyły w to i udzieliły Polsce miliardowych pożyczek w dolarach. Nasz kraj przeżywa okres rozkwitu. Buduje się Huta Katowicka, rozbudowuje Stocznia Gdańska, rozwija się przemysł miedziowy, wzrasta wydobycie węgla i siarki. Buduje się magistralę kolegialną Śląsk-Gdańsk, Huta Katowice ZSRR. Powstaje także fabryka Fiata 126P w Bielsku Białej i Tychach. Powstają nowe mieszkania. Polska znajduje się w czołówce produkcji węgla, miedzi, siarki, stali oraz budowy okrętów i statków. W sklepach pojawia się zaopatrzenie. Wszyscy są zadowoleni, jednak okres ten trwa krótko. Znaczna część ilości produkcji sprzedawana jest po zaniżonych cenach do ZSRR, która przelicza 1 dolara na 1 rubla. Dobre czasy szybko się skończyły, a w kraju zaczyna pojawiać się kryzys. W sklepach zaczyna brakować towarów i żywności. By ratować gospodarkę, rząd wprowadza podwyżki cen żywności. Dla ludzi i tak niski poziom życia nie jest do przyjęcia. Ludzie nie wytrzymują i zaczynają strajkować. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Października 1978 roku o godzinie 16:16 ogłoszono wynik konklawe zwołanego po śmierci Jana Pawła I. Nowym papieżem został wybrany metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Jako pierwszy Polak, jak również pierwszy po 455 latach biskup Rzymu nie będący Włochem. Przybrał on imię Jan Paweł II. Natomiast oficjalna inauguracja pontyfikatu miała miejsce w trakcie mszy świętej na placu świętego Piotra 22 października. 7 sierpnia 1980 roku Anna Walentynowicz, pracownica Stoczni Gdańskiej jako operator suwnicy, zostaje zwolniona dyscyplinarnie z pracy. Decyzja ta staje się pretekstem i przyczyną strajku, które obejmuje większość zakładów w kraju. Po raz pierwszy ludzie przestają się bać władzy komunistycznej, widząc siłę w ilości masowości ludzi biorących udział w strajkach. Ludzie wychodzą na ulicę, strajkują w miejscach pracy. Fala strajków kończy się podpisaniem z przedstawicielami władz państwowych porozumienia z reprezentantami międzyzakładowych komitetów strajkowych. 30 sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 listopada w Jastrzębiu. Robotnicy uzyskali prawo tworzenia niezależnych, samorządowych związków zawodowych. Robotników w strajkach wspierali intelektualiści, niniejszym Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Lech i Jarosław Kaczyńscy oraz inni.
10 listopada 1980 roku w Warszawie Sąd Najwyższy zarejestrował niezależny samodzielny związek zawodowy Solidarność. W ciągu kilku miesięcy do związku przystąpiło około 9-10 milionów pracowników. 10 grudnia w Szwecji wybitny polski poeta Czesław Miłosz otrzymuje literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. 16 grudnia w Gdańsku odsłonięto pomnik poległych stoczniowców w kształcie trzech wielkich krzyży, upamiętniający bunt polskich robotników w grudniu 1970 roku. 17 lutego 1981 roku w Warszawie zarejestrowano niezależne zrzeszenie studentów. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. 13 grudnia Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego wprowadza stan wojenny. Władzę w kraju przejmuje wojsko. O północy, z soboty na niedzielę, oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział około 70 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9 tysięcy samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. 25% wszystkich sił skoncentrowano w Warszawie i okolicach. W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego struktury NSZZ Solidarność podjęły akcje protestacyjne. ZOMO sukcesywnie pacyfikowało kolejne strajki, m.in. w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, Hucie imienia Lenina w Krakowie, Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, Stoczni imienia Warskiego w Szczecinie, w Hucie Katowice. Największy opór stawiły siłom bezpieczeństwa kopalnie węgla kamiennego na Śląsku. W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się około 5 tysięcy osób. Kiedy 22 lipca 1983 roku stan wojenny został w Polsce oficjalnie zawieszony, nasz kraj borykał się z trudną sytuacją gospodarczą oraz problemami natury społecznej. Przez niemal dwa lata trwała tak zwana wojna polsko-jaruzelska, która według różnych szacowań pochłonęła od 60 do 120 ofiar śmiertelnych. System gospodarki centralnej zawodził, a w państwie pogłębiał się marazm i społeczne niezadowolenie. 10 grudnia 1983 roku w Szwecji internowany Lech Wałęsa, przywódca NSZZ Solidarność, otrzymuje pokojową Nagrodę Nobla, którą w jego imieniu odbiera jego żona, Danuta Wałęsa. 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności wraz ze swoim kierowcą, Waldemarem Chrostowskim, zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy samodzielnej grupy D Departamentu 4 MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej. Chrostowskiemu udało się uciec z kabiny samochodu, natomiast Popiełuszkę skrępowano i przewożono w bagażniku. 30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętle na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami. Zbadano je w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Białymstoku pod kierunkiem profesor Marii Berty. W czasie sekcji wykazano ślady torturowania.
Zabójstwo i ujawnienie prawdy o nim wywołało wstrząs i oburzenie społeczne. Pogrzeb 3 listopada 1984 roku zgromadził olbrzymie tłumy i przekształcił się w wielką manifestację. Popiełuszko został pochowany na terenie kościoła parafialnego świętego Stanisława Kostki w Warszawie, na terenie w kształcie niewielkiego kurhanu, pod nagrobkiem w kształcie krzyża. Miejsce to jest ogrodzone kamieniami połączonymi łańcuchem, tworzącymi w kompozycji... W czerwcu 1985 roku w ZSRR nastąpił początek perestrojki, której istotą była modernizacja gospodarki, częściowe jej urynkownienie, zwiększenie swobód obywatelskich i ocieplenie stosunków z państwami zachodnimi. Perestrojka stała się katalizatorem świadomości narodowej w republikach radzieckich, w pierwszym rzędzie bałtyckich i zakaukaskich, doprowadzając do rozpadu ZSRR razem z systemem innych komunistycznych państw satelickich. 5 kwietnia 1989 roku podpisano porozumienie Okrągłego Stołu pomiędzy stroną rządową a przedstawicielami opozycji demokratycznej. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Pomysł zorganizowania rozmów między władzą a opozycją pojawił się na kilka lat przed rozpoczęciem obrad. Jednak idea zorganizowania Okrągłego Stołu została po raz pierwszy sformułowana dopiero 16 sierpnia 1988 roku podczas spotkania generała Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Warunkiem rozpoczęcia obrad miało być wygaszenie zorganizowanej przez Solidarność fali strajków. O znaczeniu Okrągłego Stołu świadczy fakt, że w obradach plenarnych oraz w zespołach uczestniczyli pierwsi trzej prezydenci III Rzeczpospolitej: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński oraz pięciu późniejszych premierów: Czesław Kiszczak, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Miller, Jan Olszewski, Jarosław Kaczyński. 17 sierpnia Tadeusz Mazowiecki spotkał się z Lechem Wałęsą, który zaproponował mu objęcie stanowiska premiera. Propozycja została przyjęta, a rząd pod jego kierownictwem powstał we wrześniu 1989 roku. Zasłabł w trakcie swojego pierwszego wystąpienia sejmowego w roli premiera. Rząd Tadeusza Mazowieckiego zdołał w krótkim czasie przeprowadzić szereg podstawowych reform. Gruntownie zmieniono ustrój polityczny. Wprowadzono pełen zakres swobód obywatelskich. System wielopartyjny. Zmieniono godło i nazwę państwa z PRL na RP. 16 października w Warszawie zdemontowano pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. 9 listopada w Niemczech zburzono mur berliński. Był on jednym z najbardziej znanych symboli zimnej wojny i podziału Niemiec. Podczas prób przedostania się przez strzeżone urządzenia graniczne do Berlina Zachodniego wielu ludzi zostało zabitych. Dokładna liczba ofiar jest sporna i niepewna. Różne źródła podają od 86 do 238 śmiertelnych przypadków. 17 listopada w Czechosłowacji rozpoczęła się aksamitna rewolucja, na czele której stał Václav Havel. Aksamitna rewolucja stała się początkiem demokratycznych przemian społecznych, które rozpoczęły drogę państwa Europy Środkowo-Wschodniej do pełni integracji z Europą Zachodnią. Doprowadzono do derealizacji Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Transformacja polityczna w Czechosłowacji przyspieszyła również przemiany w Rumunii oraz Bułgarii. 31 listopada generał Wojciech Jaruzelski został pierwszym prezydentem II Rzeczpospolitej. W grudniu 1989 roku nastąpił początek powstania i obalenie dyktatury komunistycznej Nicolae Ceausescu. W dniach 16 do 19 grudnia doszło do wystąpień ludności w Timosarze, których pierwotnym powodem była obrona miejscowego ewangelickiego pastora. Protest, do którego przyłączyła się ludność rumuńska, nabrał charakteru antyrządowego i doszło do walk z policją i wojskiem, w których padło około 100 zabitych.
Wydarzenia te znalazły oddźwięk w całym kraju, co skłoniło do powrotu do Bukaresztu dyktatora i zwołania przezeń masowego wiecu w stolicy, który miał okazać poparcie dla rządów komunistycznych w Rumunii. Jednak wiec odbywający się 21 grudnia przerodził się w manifestację antyrządową rozpędzoną przez wojsko i policję, tu również padli zabici. Już następnego dnia jednak doszło do ponownych, jeszcze potężniejszych manifestacji, a po stronie ludności stanęły oddziały wojska rumuńskiego. W walkach z policją i siłami bezpieczeństwa padły setki zabitych. Ceaușescu wraz z żoną musiał 22 grudnia uciekać ze zdobywanego przez manifestantów gmachu Komitetu Centralnego RPK, ale jeszcze tego samego dnia został aresztowany i przewieziony do Bukaresztu. 27 stycznia 1990 roku uchwałą 11 zjazdu PZPR kończy swą działalność partyjną, co przyjęto z ulgą w całym kraju. Do historii przeszły zdania pierwszego sekretarza. Przyjęliśmy uchwałę o zakończeniu partii, która moim zdaniem, niezależnie od tego wszystkiego, co było powiedziane o niej, co ja wczoraj powiedziałem, odegrała wielką historyczną rolę, czy się to komuś podoba, czy nie, w życiu narodu polskiego. Co więcej, wrosła w jego świadomość. I dziś kończąc, żegnając się z nią, wcale nie uważam, że kładziemy jej do trumny, ją do trumny, tylko zamykamy pewien rozdział w historii pogmatwanego wprawdzie, ale także bogatego w twórcze osiągnięcia polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego. Wiele złego powiedziano o tej partii, ale ja sądzę, że godność i uczciwość ludzka powinna nas chronić od wydawania o niej sądów tylko negatywnych, albo też wydawania sądów potępieńczych. Poczekajmy jeszcze, co powie historia o tej partii. Jest tu wielu historyków na sali i dobrze wiedzą, jak zawiłe są losy rewolucji, jak każda z nich obfituje w dramaty. I sądzę, że być może, że gdzieś 30-40 lat po rewolucji francuskiej grono Jakubinów też dochodziło do wniosku, że nie udało się to, co zamierzali. No a dzisiaj chyba nikt nie wydaje jednoznacznych, potępieńczych sądów o Jakobinach. Ja apeluję po prostu o to, by nie znęcać się nad PZPR, bo jest to znęcanie się także często nad swoim życiem. Ja chciałbym, mówiłem raczej na różnych spotkaniach, że powstała taka przedziwna sytuacja, że sami siebie nie lubimy. Nie lubimy tej partii, już tej byłej partii. Otóż chciałoby się chodzić jednak z podniesioną głową. Ogłaszam zakończenie obrad 11 Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę o powstanie, towarzysze. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. 22 grudnia Lech Wałęsa został wybrany na prezydenta w drugiej turze wyborów. Zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat.